Dzień dobry. Witam w pierwszym odcinku Klasycznej Niedzieli. Zapraszam. Czym jest Klasyczna Niedziela? To nowy format na moim kanale, który będzie pojawiał się w niedzielę w formie podcastu, odkrywając przed Wami ciekawostki z historii motoryzacji. Jedziemy. W pierwszym odcinku skupmy się na liczbie 1. I tak, pierwszym samochodem na świecie był pojazd zaprojektowany przez inżyniera Karla Friedricha Benza. Było to w 1886 roku i nazywał się on patent Wagen numer 1. Pierwszym seryjnie produkowanym samochodem był Oldsmobile Carved Dash, który został zaprezentowany w kwietniu 1901 roku. Łącznie produkcja tego pojazdu zamknęła się w ilości około 19 tysięcy sztuk. Natomiast pierwszy model Forda T został wyprodukowany 24 września 1908 roku. A jak już mamy samochód, warto zatroszczyć się o rozrywkę w trakcie podróży. Pierwszym radiem przeznaczonym do montażu w samochodzie był model Auto Super 5 firmy Ideal. Firma ta zmieniła później nazwę w Blaupunkt. Pierwsza sygnalizacja świetlna pojawiła się na skrzyżowaniu dróg Bridge Street i New Palace Yard w Londynie, a miało to miejsce 10 grudnia 1868 roku. Była to sygnalizacja gazowa, która wybuchła początkiem następnego roku i tak zakończył się jej żywot. Natomiast udoskonalony, pierwszy elektryczny sygnalizator pojawił się dopiero 46 lat później w Cleveland w Stanach Zjednoczonych. A jak już tak jeździmy i zwiedzamy świat, to warto też zaparkować. Ale zanim to zrobimy, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Daj też lajka, a jak zostawisz komentarz, to będę w klasycznym niebie. Dziękuję. Pierwszy parkometr pojawił się na jednej z ulic Oklahoma City 16 lipca 1935 roku, a jego twórcą był Carl Maggi, amerykański prawnik i dziennikarz. Dość późno, ale w końcu zaczęto troszczyć się o bezpieczeństwo podróżujących samochodem. Pierwsze pasy bezpieczeństwa w samochodach zastosowano w latach 50., a do seryjnej produkcji wprowadził je w 1955 roku Ford. Niestety, nie znalazły one swoich entuzjastów. Dopiero w 1958 Volvo wprowadziło trzypunktowe pasy, które odniosły sukces. Pierwszym krajem, który wprowadził obowiązek zapinania pasów, była Australia. I miało to miejsce w 1970 roku. W Polsce obowiązek ten wprowadzono dopiero w 1983. Pierwsze tablice rejestracyjne pojawiły się w 1893 roku w Paryżu, w Polsce 29 lat później w 1922. Może to nie dla wszystkich jest oczywiste, ale początki oświetlenia w samochodzie były dość trudne. Pierwsze samochody miały oświetlenie realizowane przez lampy naftowe, acetylowe i gazowe. Pierwszy raz lampy elektryczne zastosowała marka Philips w drugiej dekadzie XX wieku. A w kolejnym dziesięcioleciu Ford w swoim modelu T zaczął je montować seryjnie. Debiut żarówek halogenowych odbył się dopiero w latach 60., kiedy to pojawiły się znane do dzisiaj żarówki H1. Kolejnym krokiem były lampy ksenonowe, które pojawiły się na początku lat 90. ubiegłego stulecia, jednak zostały dość szybko wyparte przez lampy LED. Już od samego początku motoryzacji ludzie chcieli się wyróżniać w swoich samochodach. Dlatego pierwszą koncepcję samochodu Cabrio zaprezentowano w 1922, jednak do produkcji ten rodzaj nadwozia został wprowadzony 5 lat później przez firmy Buick, Cadillac i Lincoln. Pierwsze opony Runflat montowane seryjnie w samochodach zostały wprowadzone w 1987 roku przez firmę Bridgestone. Są to opony, które umożliwiają awaryjną jazdę nawet pomimo jej przebicia. Pierwszym Mercedesem, który pojawił się w Polsce, był dwucylindrowy pojazd o mocy 16 koni mechanicznych i był własnością kupca z Krakowa. W porównaniu z bezpieczeństwem niemalże od samego początku stawiano na komfort. Dlatego pierwsza klimatyzacja w samochodzie pojawiła się w latach 30. XX wieku i była dziełem inżyniera Willisa Carrera. Pierwsze próby montażu nawigacji GPS w samochodach pojawiły się w 1978 roku, równolegle prowadzone przez Japończyków i Niemców. Jednym z pierwszych znanych rozwiązań był system Gyrocar, zbudowany przez Hondę.
I wracamy do bezpieczeństwa. Pierwszą poduszkę powietrzną, montowaną jako opcja, zastosowano w samochodach Mercedes w 1982 roku. To samo tyczy się napinaczy pasów bezpieczeństwa. Powoli zbliża się zima, więc warto pomyśleć o ogumieniu. Pierwsza opona zimowa została wprowadzona w 1934 roku, a bezdętkowa w 1947 przez firmę Goodrich Corporation. Pierwsze szyby elektryczne w samochodzie zostały zamontowane już w 1938 w pojeździe Harley'a Earla, natomiast od lat 50. były seryjnie montowane w Cadillacach i Buickach. I na koniec wracamy do klasycznych samochodów. Otóż tablice zabytkowe w Polsce zostały wprowadzone 1 maja 2000 roku. Więcej na ten temat możesz obejrzeć w moim filmie Żółte tablice, fakty i mity. I to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że Ci się podobało.